Cześć wszystkim, tu Łom Niedźwiadek, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elder Scrolls III Morrowind. Zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy, patrząc się na to wspaniałe słoneczko, które wstaje, raczej zachodzi. Nie mam pojęcia, jaka jest pora dnia, ale wieczór to zachodzi. Nad Alderun. Dopiero się tutaj dostaliśmy. Tutaj widać w oddali ten mur, który oddziela nas od Czerwonej Góry. I tutaj musimy znaleźć jakiegoś informatora kolejnego. Dowiedzmy się, o kogo chodzi. Oj, gdzie to jest? Rasha... nie... nie... to jest właśnie głupie w Morrowindzie, że trzeba te wszystkie pamiętniki, znaczy ten cały dziennik, przekajtkowywać. Ork... też nie tu. Asor Zatsubani. Okej. Już wiem, że będę musiał mu jakiś podarek znaleźć i będę musiał to znaleźć w jakiegoś książkarza, czyli tutaj w jakiejś księgarni będziemy musieli wstąpić. No i gdzie to jest? Podoba mi się to właśnie też, że każde miasto jest tutaj bardzo odmienne, jeśli chodzi o architekturę. Przykładowo tutaj są jakieś, nie wiem, kopce, domki, to jest świątynia. Kopce, domki, takie, nie wiem, hobbickie, coś takiego. Coś w tym stylu, tylko że to są jakieś z kamienia raczej, a hobbickie to oczywiście były spane z ziemi. Może ty mi sprzedasz książki, których potrzebuję. Bo ten nasz informator uwielbia poezję. Trzeba mu jakieś książki poetyckie znaleźć. Co? Aha. Ale co? Mam jakiś znak ze Zenitara? O co chodzi? Ktoś mi dał jakiś znak dziwny? Nie wiem. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Dobra. Ale cóż, tu jest jakaś księgarnia, bo nie wiem, to jest jakaś książka, papirus, zwój. Tak jest. Wydawca książek. Codus Calonus. No i gdzie on jest? Tutaj na dół? Kodusie, gdzie jesteś? Och, Kodusku, o jesteś. Przypominasz mi kogoś? Yes. Głosem tak samo. Wujek? Cześć. Mark of Zenithal. Może teraz? Co? Może chodzi o to, że jestem w gildii magów? Co chodzi, Mark of Zenithal? A może chodzi o to, że jestem ostrzej? O co chodzi? Powiedzcie mi, co się tu dzieje, do jasnej cholery. Dobra, teraz znaleźć tego gościa. A sorry za Zanzibari, czy jak on miał? Nie mam pojęcia. Jest jakimś sławnym sprzedawcą tutaj, handlarzem. Może w tym takim dużym grzybodomie. To jest grzyb? Chyba tak. Ciekawe, ciekawe.
Wow. Nie powiem, bardzo interesujące. Środek grzyba to jakaś, nie wiem, dzielnica cała. Ta wielka jaskinia jakby. Golum? Cześć. Myślałem, że nie przeżył. Po tym jak go wrzucili do lawy. Haha, spoiler. Nie obchodzi mnie to. I tak pewnie każdy chyba oglądał ten film. Każdy, kto się liczy na tym świecie. Tutaj może... Nie, to jest dom Redoran. Ups, 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 ups. Przeżyłem, jest okej. Okay. No, to fajnie, błądzimy sobie. Ale tu też... Takie odcinki też muszą być, bo to jest... Esencja gier RPG. Jakiś dawca ubrań. Tam jest wyjście. Thank you, Captain Obvious. Nagrywa się to w ogóle? No, przynajmniej się nagrywa. Wspaniale, wspaniale. Wali. A może jakiś ten... Jakaś wskazówka, gdzie on by mógł być? Przydałoby mi się to. Kompletnie nic nie mówi. Dziękuję ci, dzienniczku. Jesteś bardzo pomocny w moich podróżach. Uwielbiam cię. Ty bezdomny. Siema. Jest coś o tym gościu? Someone in particular. Ściana tekstu... Ale tu chyba nic nie ma o nim. Może ktoś z tamtych... pokoików, domku. Nie mam pojęcia, co to jest. Trzesł mi się. Moja Ktong. Czyli kolejna gildia. Wspaniale, wspaniale. No gdzie to jest? Ojej, au. Moje nogi. A słońce wspaniale zachodzi. Może to ty? Nie, tędy na Shellaro. Whatever. Patrzy się na mnie. Ups. Ups. Sorry, Junior. To się nie powtórzy. Dopóki się nie odwrócisz. No, o, ładuj się. Wspaniałe ładowanie. Nie przyda mi się. Średnia zbroja. Czy jej się nagle tak dźwięk zmienił, taki na taki bardzo niski? Nie wiem. Mi się wydawało, że tak słyszałem. Może to sam z tego kur miesza mi w zmysłach. Może tutaj chociaż ktoś stoi tam. I znowu, najpierw taki strasznie wysoki ten głos, a potem normalny. Nie wiem, słuchajcie się w filmiku. Ktoś mnie atakuje. Ktoś mnie atakuje. Chodź tu. Gini po czwarę. Galgarot. Wydajny z chlewuru. Ale... Ten strażnik, ta strażniczka... Whatever... Dała mi pomysł.
dał mi pomysł, żeby poszukać jakiejś tawerny i tam zasięgnąć się muzyka. Ale może najpierw przeczekajmy noc. Tak do 8 rano. Tak ja uwielbiam, jak ta gra przez przypadek uczy mnie matematyki. Uwielbiam to. Może tu? The Rat in the Pot. No to jest chyba jakiegoś handlarza domek. Może, może. To będzie ta osoba, której szukamy. Cześć! Tongue Toad. Język żaby? Twoi rodzice musieli cię nienawidzić. A, to jest tawerna jakaś. Dobrze. Cześć! Wiesz, gdzie znajdę pewną osobę? Aha, czyli miałem mikrofon wyłączony. Nie. Ach. Powiem wam w sercu, o co chodzi. Chodziło mi o to, że mam mikrofon przyłączony. Dodatkowo też. Znowu taki dziwny głos. Ach. Że mam mikrofon dołączony do słuchawek. I miałem tam na kablu po prostu napisane, że jest wyłączony, a przecież mówię do tego stojącego wolno. Lepsza jakość dźwięku, a i tak się nie muszę pochylać, bo w programiku sobie podgłośnie wszystko ładnie. Gildia magów. O, gildia magów. No. To tutaj może jakieś ciekawe czary albo coś się znajdzie. Cześć, Orient. Czemu chodzisz naokoło? Tak. To jest dziwne. I znowu człowiek, który ma Marko w Zenitel. Możesz mi też powiedzieć, o co tu kurcze blade chodzi? I znowu taki dziwny głos. Co się tu dzieje? Może to Bóg chaosu jakieś koszmary mi zsyła. Alchemik. I oczywiście nic mi to nie da. Mam jakiś znak Zenitala. Może ja coś mam, jak nie wiem, chorobę albo coś. Może dlatego, że zabijałem wielu ludzi na swojej drodze. Jestem taki mroczny. Ale nie mam tutaj nic takiego pokazane. A chyba by takie coś było. Może chodzi o ten piersień. Może o to? O ten hełm? Matko, powiedzcie mi, o co tu chodzi, ludzie! Can you ask your question? Dobra, tu mnie jeszcze chyba nie było. Po prostu odwiedzę każdy pojedynczy domek w tej mieścinie. Jakiś klub. To chyba nie tu. Tu. Do spoda. Muzyczka się zmieniła. Do spoda jest całkiem ładna. Hej, ludzie. Skituj. Czuję. Juju. O, można go. Juhu, jest na dole. Juhu, znaleźliśmy go, ludzie. Jesteśmy szczęśliwi. Bardzo szczęśliwi. Raczej wiemy, że jest gdzieś tutaj. Aha! Fatusa.
Hasul. Osul. Proszę mnie nie denerwować. Ja naprawdę mam dość słabe nerwy. Hasul. Hasul. Naprawdę. To ty. Czekaj. Nie. Nic. Nie jesteś Hasulem. Ty. Kolejny raz podchodzę do tej samej osoby. Z nadzieją, że to właśnie Hasul. Hasul. Tu są schody. Wspaniale. Tundil. Tundil. No, ty jesteś Hasul z Zanzibanin. No, cześć. Tak, chcę się uczyć od onomadach od ciebie. Aha, czyli lubisz poezję. Spytam się ciebie o wszystko, czego potrzebuję. Goodbye. Czyli teraz niby powinienem iść do sprzedawcy książek i załatwić ten cały ten tomik poezji. Ale jak mam to zrobić, skoro mam jakiś znak? Już nie pamiętam jak on się nazywał. Zenibala? Coś takiego. To nie jest ważne. Ważne jest to, że mi nic nie sprzedadzą. Kompletnie nic. Skąpcy walony. Kodus? Bo cię zabiję. A nie, bo tu jest strażnik. Przesuń się. No. A, ty jesteś tutaj. Cześć, wujek. No. No i co zrobię teraz? Wiecie co? Ja poszukam o tym w internecie i się dowiem, o co tu chodzi, bo tak naprawdę nie mam pojęcia, co się stało. Mam jakiś znak Zenitara albo coś. Nikt nie chce ze mną gadać, nikt nie chce mnie trenować, nikt nie chce mi nic sprzedać. Więc widzimy się za chwilkę. I witam was ponownie. Wiecie, co się okazało? Że ten znak Zenitara dostaje się wtedy, kiedy się przyjmuje to zadanie z rozliczeniem ubrań od jakiejś, nie wiem, jak ona się dokładnie nazywała, Rasha? Tak, Rasha. I miałem to przenieść do właśnie do jakiegoś sprzedawcy ubrań w Altrun. Problem niestety jest w tym, że Rasha nie żyje, a ja nie mam tych koszul. No a więc będę musiał się wydać całą drogę znowu tam, żeby znaleźć ciało Raszy, znaleźć te koszulki, wziąć koszulki i potem wrócić tutaj znowu. Tak więc nie będę was męczył, tylko po prostu zrobię w tym momencie cięcie i widzimy się, jak już te koszulki zdobędę. Do zobaczenia. I witam was ponownie. Jak widzicie, jesteśmy przed domem tego handlarza albo handlarki, nie mam pojęcia. Do której mieliśmy zanieść te koszule. Mam je w ekwipunku, zaraz wam pokażę, tylko się załaduje tutaj ten sklepik. Są właśnie tutaj. Drogie koszule, bogato zdobione. Nie mam pojęcia, czy to jednak ona. Dobra, to mam dla ciebie koszulki. Jest ok. Zanieśliśmy je w tym momencie. I teraz musimy
iść do. No i gdzie to jest? Wcześniej. Wcześniej. A, pamiętam. Chyba pamiętam. Bo tak naprawdę między tymi częściami minęło kilka dni. Tamtą część nagrywałem jeszcze przed świętami. Ale pamiętam, że mieliśmy iść do jakiegoś handlarza. Tylko gdzie on mieszkał. Matko. Hasło zainsubani, ale trzeba było iść do jakiegoś handlarza książkami. Najpierw, żeby mu właśnie podarować te książki. No okej. No, ładuj się, dawaj, 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 dawaj. Jak się nagrywa, to strasznie długo te loadingi zajmują. O, burza piaskowa. Wspaniale. Ty sprzedajesz? Nie, ty sprzedajesz tak. Włazimy szybko, żeby ochronić nasze oczy przed burzą piaskową. O. I osoba dziwnie podobna do Kajusa Kosadesa powinna nam teraz sprzedać książki. Dobra, co można sprzedać? To musi być jakaś poezja. Lustro? To jest poezja? Sprawdźmy. Spróbuję się tutaj potargować troszkę na 230. Dobra. I sprawdźmy, czytając tą książkę, czy to może być właśnie ta. Mists. Homilis, nie. The Mirror. Tak. O, blok nam wzrósł. To kompletnie niepotrzebne. Nie wiem, chyba jakaś poezja. Mi się wydaje. Jakaś opowieść. Na pewno. Tam jest. Teraz sobie zobaczmy na mapkę. Gdzie jest ten gość? Tu mamy to sprzedać. Hasory Zanzibani, tak? Jest tutaj czy w środku? Jezus, już nawet tego nie pamiętam. Mogę się przygotować przed materiałem. Fuck it. Czyli pewnie gdzieś w środku tam. No dobra. To wchodzimy do ogromnego grzyba ponownie. Też tu nie ma. Co on sprzedawał tak w ogóle? On był w jakiejś tej. W jakiejś tawernie. Gdzieś na dole w jakimś pokoiku, pamiętam. Już mnie pamięć zawodzi. Tutaj Altsker. Czyżby, czyżby? Chyba tak. Tak wygląda ten budynek. Tutaj jest zejście w dół. Wow, nawet to pamiętam. Wspaniale. I to jest też ty. Cześć. No. Mam dla ciebie, tak? No. Fajnie, czyli to nie ta książka. To jaką poezję byś chciał? Ciężko ci dogodzić, hasło, oj ciężko. Burza pieskowa wciąż, ale nie mogę wejść na te schody. Tak się objadłem w tę Wielkanoc. Kajus, dawaj książki. Co tu może być? Ashland Hymns. Jakiś hymn? Chyba nie. Frontier Conquest?
jest z Five Songs of King Wulfrath. Może być to. Życie świętych? No, co ty chcesz? Skąd ja mam wiedzieć, które z tego to jest poezja? Słowa wiatru! To tak wspaniale poetycko brzmi. No i nie mogę się teraz poruszać. Wspaniale. Sprzedam ci trochę stafu. Z broni, strzały ci mogę sprzedać. Nie kupujesz tego. Wspaniale, wspaniale. Sprzedam ci jakieś głupie książki. Homilie jakieś. Dogs of Truth? Nie, chyba nie. Tego też nie, tego też nie. Tylko książki? Te? No to lustro ci sprzedam. Bo no, nie zadziałało niestety. No, nawet się udało dorygować kolejne sztuki złota. Nic nie widać przez tą burzę. Cały czas idziemy z wiatrem, więc nas popycha w plecy. Piękna muzyka lutniowa. Koi moją duszę. O, a ciebie nie zauważyłem ani razu. Może... Tak, słowa wiatru. Trafiłem. No. Dziękuję nam bardzo. Wszystko. Jakieś tam notki dostałem. A kultny rywalin? Dobra. Czyli mamy wszystkie już chyba informacje. Co do tego, no to recallujemy się już chyba. Ewentualnie sobie zapiszę, gdyby było coś jeszcze, co oczywiście byśmy mogli ominąć. Tylko czy mi starczy many? No oczywiście, że nie. No to dobrze, że zrobiłem tego save'a. Teraz 15 godzin będziemy czekać, aż się save czyta. Data się inicjalizuje. No i oczywiście się nie udało. Dobra. Prześpisz się tutaj w tej tawernie. Piosenki w tawernie. Wow. Ten. Czyli można sobie nawet wybrać, ile jest ten. Pierwszy po prawej. Ja sobie można muzykę w tawernie wybrać. Fajne, fajne. Pierwszy po prawej. Prawa jest tu. Że ten? Przesuń się! Idiota. Przesuń się, idioto. No. Nienawidzę cię. Może to łóżko? No. Przynajmniej odszedł. To jest moje łóżko, tak? No. Dobrze, 24 godziny. Co się dzieje? O. I served you faithfully once, Lord Nerevar, and you repaid me with death. Come. Czemu on sądzi, że jestem Lordem Nerevarem? Together we shall speak for the law and the land, and shall drive the mongrel dogs of the Empire from Morrowind. Zły numer, kolego. Sorry. Ja mam zero na końcu. A tym, skoro i tak sądzi, że ja jestem tym niby Nerevarem, to czemu nasyła na mnie zabójców? He?
No, i kolejne. Bum, bum, gin, gin. A tylko mnie zabijesz, a tylko... Ty idioto. Ja ci dam. O nie, tak się nie będziemy bawić. Wow, recall mi wszedł. Niespodzianka. Nie spodziewałem się, że wejdzie. No i oczywiście loading zajmuje wieczność. Ale jesteśmy już sobie w Balmorze. Dobrze, nie będę. No i idziemy sobie do Kaiosa. Bo chyba już wszystkiego się dowiedzieliśmy. Aldyon, czego mogliśmy na ten temat. Przy okazji ukończyliśmy misję poboczną. Wbrew naszej woli. Ale cóż. Coś się zmieniła muzyka. Nagle. Po nagłej zacince. No siema, siema. How sad. Jak to smutne. No siema. Do jakiegoś... Ulshikalu. Znaczy do obozu Ulshikalu, żeby pogadać z Sulmatul i Nibani Maesa. Powiedzieć... On ma mi powiedzieć, co się tutaj dzieje. No przydałoby się w końcu. Dziękuję. Czyli, że Imperator i jego doradcy sądzą, że... spełniam jakieś warunki... tych... przepowiedni Nerevalin. I dlatego wyciągnął cię z więzienia i przysłał do mnie. Żebyś mógł, żebyś mogła zadowolić właśnie te warunki przepowiedni i stać się Nerevalinem? What? Ja chcę być błogosławą, nie Nerevalinem. Aha, czyli chyba... Kaius sam nie wie, co o tym myśleć? No cóż. Ja szczerze też nie i chyba w to nie wierzę. Chociaż pewnie fabuła zmusi mnie do tego, żebym uwierzył. No i właśnie ci Sulmatul i Nibani Maesa są głowami kultu Nerevalin, więc cię wysyłam, żebyś porozmawiał z nimi. Opowiedz mi swoją historię i pozwól, żeby przetestowali cię właśnie na te przepowiednie. No i jeszcze dostałem 200 smoków. Wow. Aleś ty hojny. O matku. O, mogę z Fortu Momot jakieś dodatkowe rzeczy zabrać sobie. Nie omieszkam. Ale to już w następnych odcinkach. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam spodobało. Jeżeli odcinek wam się spodobał, proszę o pozytywne ocenienie tego filmu, jak również dodanie pozytywnych komentarzy. To mi naprawdę pomaga. Proszę również o zadawanie pytań, jeżeli coś jest niejasne, odpowiem od razu. A raczej kiedy będę miał czas tylko. No i do zobaczenia. Cześć.